salonie Bieko odbyły się bezpłatne warsztaty artrecyklingowe dla najmłodszych. Celem tego typu zajęć jest przede wszystkim rozwinięcie wyobraźni oraz twórczego myślenia. Jestem pomysłodawczynią tych warsztatów Artcycling Plus. Jest to taki cykl warsztatów. Sam termin artcycling oznacza sztukę przetwarzania. W tym przypadku są to surowce wtórne z gospodarstw domowych, typu pudełka po jajkach, butelki plastikowe i w zasadzie każde śmieci, które chcemy wynieść, pudełko po mleku, wszystko to nadaje się tutaj dla nas do tworzenia, jest dla nas inspiracją. Całe te warsztaty, oprócz tego, że mają być przyjemnością i zabawą, mają też na celu rozwój twórczego myślenia, rozwój kreatywności. Każdy, który dostanie taką plastikową butelkę, może dostrzec w niej różne rzeczy, każdy coś innego. Dzieci są bardzo twórcze, otwarte, nie mają jeszcze skażonych umysłów, żadnymi sztampowymi pomysłami, także to jest jak najbardziej fajna forma zabawy dla dzieci, a przy tym też jak coś pożytecznego. Tak, mam na myśli tutaj właśnie tę kreatywność, tą twórczość i myślę, że jeszcze dodatkowo wiele innych zalet. Praca nożyczkami przy takich małych dzieci, na przykład czterolatków, to jest też później pożytek przy pisaniu, nauce pisania i tak dalej, wyrobienie ręki. Także ja bym się doszukiwała tutaj wielu pozytywnych rzeczy. W czasie trwania warsztatów mali uczestnicy mogli wzorować się na pracach, które przyniosła ze sobą ich autorka. Ja przygotowałam z moim 3-letnią córką szopkę z pudełka po jajkach. Przygotowałam renifery z rolek od papierów, ozdoby choinkowe z fistaszków, bałwanki, reniferki, także no mam tego w domu całą masę i jest tego mnóstwo. Są śnieżynki z końcówek butelek plastikowych, także można sobie naprawdę zrobić, co się tylko zamarzy. Kolejne zajęcia odbędą się już 4 stycznia w salonie Bieko, mieszczącym się przy ulicy Czugistów w Lęborku, a tematem prac będzie karnawał.